Służba zdrowia pożera każdego roku wielkie pieniądze z budżetu państwa. Czy sprywatyzowanie placówek medycznych byłoby dobrym wyjściem z takiej sytuacji? Czy służba zdrowia powinna być prywatna? Na pewno rozwiązałoby to w jakimś stopniu problemy finansowe szpitali, ale wiele osób twierdzi, że utrudniałoby to dostęp do lekarzy dla najbiedniejszych. Jakie jest Wasze zdanie? Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.